Rewelacyjny puder za 8,95 w Action. Widziałam recenzję, gdzie świetnie się sprawdził, więc otwieramy i testujemy. Po otwarciu jest ładnie zabezpieczony. Otwieramy. Jak sama nazwa Crazy Coconut wskazuje, jest to zapach kokosa. I jest to bardzo ładny, delikatny zapach, właśnie taki kokosowy. Mam już nałożony bronzer mokry. Spróbujemy sobie zrobić taki baking i odcięcie tym pudrem przy pomocy gąbeczki. Ten puder gąbeczką wtłoczę też w miejsca, które mi się często wyświecają, czyli broda i nos. I już widzę, że bardzo ładnie wyrównuje strukturę skóry, wygładza ją i delikatnie kamufluje rozszerzone pory. Na czoło oraz pod samymi powiekami nakładam sobie go pędzlem. Ściągam teraz nadmiar pudru z bakingu pod konturowaniem. Niecałe 9 zł, a piękny efekt zmatowienia, wygładzenia skóry. Jestem jak najbardziej na tak. I tak prezentuje się już pełny makijaż właśnie z tym pudrem.